Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, od 11 do 12 wersetu. Bądź jak Berejczyk, bądź Berejczykiem. Wielkim błogosławieństwem jest czytanie relacji brata Łukasza w jego Ewangelii o Synu Człowieczym. Który przyszedł na Ziemię. Jego druga relacja, Księga Dziejów Apostolskich, jest ważnym dodatkiem do wszystkiego, co Jezus zaczął czynić i czego nauczał. Tak czytamy w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział, pierwszy werset. W Dziejach Łukasz opisuje to, co pan Jezus robił po wstąpieniu do nieba, działając przez swoich sług, w tym przez Pawła. Służba apostoła Pawła została odrzucona w Tesalonice, ale mimo to udał się do Berei i tam również głosił: Ludzie w synagodze byli bardziej szlachetni w odniesieniu do Pisma Świętego. Czy przyjmujemy Słowo Boże z całą gotowością, chętnie je codziennie badając? Badajmy natchniony tekst uważnie i z szacunkiem, ponieważ jest to spisane Słowo Boże, czy sprawdzamy to, co czytamy, porównując pismo z pismem? Słowo Boże wyjaśnia samo siebie, ponieważ jest najlepszym tłumaczem. Poza tym mamy pomoc Ducha Świętego, jak obiecał Pan Jezus w Ewangelii Jana, 14 rozdział do 16 rozdziału. Ludzie w synagodze w Berei nie mówili, że skoro ten rabin myśląc o Pawle, przyby przybył aż z Jerozolimy, więc musi mieć rację. Nie, oni sprawdzali pisma, aby przekonać się, czy ma rację. Jest to dobrym przykładem do naśladowania. Czytajmy więc dalej i sprawdzajmy wszystko według Słowa Bożego, ponieważ kochamy Jego Słowo. Bądź Berejczykiem, bądź jak Berejczyk. Dzieje Apostolskie 17 rozdział 11 do 12 wersetu. Przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają.